Cześć, tu z tej strony Haxo i słuchajcie, od niedawna w sumie zacząłem się interesować serią o II wojnie światowej związanej z naszą firmą polską, oczywiście Kobi, i zamówiłem parę zestawów, no i byłem oczywiście zmuszony, miałem pewne wady w tych zestawach i musiałem oczywiście zrobić taką małą reklamację do naszej polskiej firmy, ale okej, jakie elementy poszły do reklamacji i czy moja reklamacja jest zadowalająca, czy też może coś zostało pominięte? Zaraz zobaczymy. Tutaj mam list od firmy Kobi, który został jeszcze nie rozpakowany przeze mnie, a chciałbym po prostu zobaczyć na świeżo, z wami się podzielić relacjami z tej reklamacji, dlatego myślę, że to jest dosyć ciekawe. I wady, które zgłosiłem, to jest tak, o ile dobrze pamiętam, to była taka rurka, jeden ten właśnie, takie listki od trawy się nie trzymały i to było luźne. To było luźne, to ma luzy. To się niby trzyma, ale to jest bardzo, bardzo luźne i tak nie powinno być. Tutaj jest armatka od Panzer dwójki. Ona też jest luźna. Ona też się nie trzyma. No zobaczcie, to jest w ogóle, to nawet nie ma o czym gadać. I to był właśnie też taki klocuszek. To jest taki klocuszek, który łączy klocki. O, widzicie? To jest taki klocek, który właśnie. I to właśnie się nie trzyma z tym. To było o tu, o to. O tą ściankę. To niby się trzyma, ale to jest zbyt luźne. To może w każdej chwili odpaść. No i też zgłosiłem ten element, bo jak tutaj próbowałem złączyć inaczej tą armatkę, to też się coś nie trzymało. No ale okej, zaraz zobaczymy, jak zostałem potraktowany. Tu jeszcze widać Chaffiego, którego właśnie dzisiaj dostałem i go jeszcze nie złożyłem, ale no dostałem i zarówno zestawy, które zakupiłem wraz z reklamacją, więc teraz zobaczymy, jak to zostało zrobione. To już wiem, że z góry wiem, że Kobi daje jakieś figurki, ale mnie nie o figurkę chodzi. Mnie interesuje to, czy zostałem. Wszystkie moje reklamacje zostały uwzględnione i zaraz zobaczymy, co oni tu dali. Ok. Z góry już widzę, że figurka, ale to jest najmniej ciekawe. I tu już widzę, Kobi zrobiło pomyłkę. Pomyłkę zrobiło Kobi i to totalną, ale mam nadzieję, że może uda mi się to jakoś pozasystemowo rozwiązać. Okej, wiem, że tak. Zaraz. To. Czekajcie. To z tym się nadal nie trzyma, z tym co dali, ale z tym jak najbardziej, to już jest takie lepiej, dobra, czyli jedna rzecz została załatwiona, to sobie odłożę na bok, to jest taka ozdoba od takiej armatki francuskiej, no zaraz wam pokażę, bo mam ten zestaw nawet tutaj w pobliżu, bo zakupiłem dwa takie i teraz będę rozpakowywał niedługo drugi. I to jest ta armatka. Chodzi mi o ten zestaw. O. I to jest właśnie z tego zestawu. Nie wiem, czy w ogóle tutaj nie będzie wady, ale mam nadzieję, że nie. Z tymi trawami to tam różnie bywa, bo to jest z gumy, słuchajcie. I to ma tak czasami takie luzy. Okej, druga sprawa. Pomylili się, bo nie dostałem armatki, tylko dostałem antenkę. Będę musiał chyba to im zaznaczyć, że się pomylili, ale nie, czekajcie, jednak się nie pomylili. A widzicie, już bym, to jest moje, to jest moje, a nie, dobra, czekajcie, gdzieś tu miałem nożyk. Patrzcie, no nie zauważyłem, słuchajcie, no czasami trzeba patrzeć i drugi woreczek, nawet z tą figurką, bo tutaj dorzucili jednak ten element. Zobaczcie, to jest to, co ja miałem, a teraz to jest to, co oni dali. Zaraz zobaczymy, czy to się trzyma. Nie dali tego klocka, myślę, że to jest... O! Dobra, kolejny problem został rozwiązany, czyli
to było z wadą najwyraźniej, bo to się nie trzymało, a to się trzyma. I to się dobrze trzyma, a to... O, tu też dobrze się trzyma. Myślę, że to jest też wada tego klocka, ale dobra. Już nie będę narzekał. To zostało też rozwiązane. Brawo. Teraz tak. Ten wadliwy element sobie odłożę na bok, bo żeby potem mi się to nie pomieszało. I teraz tak, tu jeszcze jakąś zapasową trawkę drugą dostałem, ale ona jest z plastiku, z tego co widzę, i ona się trzyma super. Nie wiem, po co mi to dali, ale dobra. Zapasowa trawa zawsze spoko, tym bardziej, że będę robił makietę. Dostałem zapasowy ten bolczyk i on się tutaj do tego elementu nie trzyma. A do tego... O! O, dobra. To nie ma prawa nawet się nie trzymać. Zobaczcie. I teraz sobie tygrysa naprawię. Znaczy naprawię, zrobię go tak, jak powinien być zrobiony. O, przesunę tu tygrysa. Wygłosiłem też w ostatniej chwili zaczepiki tego typu od Kilofów, bo mi się nie trzymało w Opel Blitz. I oczywiście nie dałem tego na zdjęciu, ale uzgadnili to, także no ciekawie. Jestem bardzo zadowolony, czyli mój tygrys został już naprawiony. Znaczy on był zrobiony, ale były luzy, tak? Kolejną rzecz zrobię teraz z Panzer dwójeczką. I teraz jak to było? Muszę iść po pudełko, bo nie pamiętam. Zabijcie mnie, ale nie pamiętam. Okej. Czyli tak. Mamy Panzerka dwójeczkę. Teraz mam instrukcję, bo naprawdę nie pamiętam, jak to działo było montowane. W sensie wiem, o co chodzi, ale... Aha, czyli do tego była doczepiana taka płytka. I zaraz zobaczymy, czy to... Okej, do tego to było w dół. Do tego był doczepiany taki klocek. Widzicie? I tutaj na górę było takie coś. To się doczepia. Żeby takie coś powstało. Tu się doczepia to. I teraz ta armatka felerna. Widzicie? No i jest zrobione. Kolejna rzecz jest zrobiona. Co mnie zadowala, bo bardzo mnie bolało to, że ta armatka się odczepiała. Nawet przy jakiejś takiej zabawie. A teraz się trzyma. O, musiałem aż trochę szarpnąć, żeby się odczepiła. Dobra. Czyli kolejna rzecz zrobiona. I jeszcze coś było. A, i te zaczepiki. Właśnie, zaczepiki. Idę po Opel Blitz. Panie Opel Blitz, proszony jest pan. Przepraszam, że tak latam, ale no nie spodziewałem się, że tych zaczepików mi tyle tutaj dadzą. I zaraz zobaczymy, jak to wyszło w praktyce. Musiałem tu na dwa aż mocować. Bo to się luźno trzyma, a to się w ogóle nie trzyma. Z tej strony podmienię, bo z tamtej się jakoś trzyma, a tu jest takie... To się nie trzyma. O! Dobra. Tu się trzyma. Ledwo, ale się trzyma, no. Te klocki, myślę, mają wady. Niektóre. O, i to się... Trzyma i będzie trzymało. I tu ładnie zaczepimy. Dobra, jest Oskar zaczepiony. I teraz kolejna rzecz. Co oni mi tu dali? Okej, to odłożymy. Dobra. I teraz tak, dostałem figurkę niemieckiego żołnierza. Zaraz sprawdzę, czy to jest ta sama figurka, co z zestawu z Nebelwerem. Ale już widzę, że nie. Już widzę, że nie. To jest figurka chyba taka z różnych zlepków zrobiona, ponieważ ten zestawu z Nebelwerem, on oczywiście tu nie powinien mieć tej pelerynki i powinien mieć takie nóżki. Czyli to się wszystko zgadza. Zaraz zobaczymy na druk. No, torsik jest ten sam, tylko hełm jest inny, ale fajna sprawa. Okej. Okay.
Kobe bardzo fajnie traktuje klienta w ten sposób, ale jest jeszcze jeden taki mały, fajny element. Mianowicie to. To też ma czasami luzy. Na szczęście dostałem ten element. Mogę go sobie wymienić. Przepraszam, że tak nie widzicie. I w te gry się to teraz podmieniłem. Chodzi mi o to, że tu były luzy. I teraz muszę szarpnąć, żeby to się odczepiło. O. Także tak, jeszcze jedna rzecz. Co oni tu dali? Dali MP40 chyba. Albo MP30, nie wiem, czekajcie, mam jakieś pudełko? Nie mam tu pudełka z tą bronią pod nosem, więc nie wiem, co to może być za model, żeby porównać to. Tam mam pudełko, ale nie będę już wstawał. Dobra, tam jakiś karabin. I tu jakiś chyba nowocześniejszy karabin. Z takim tym, co można bagnąć sobie, i radio. No i antenę zapasową, ale tych anten... Mam jeszcze jedną taką zapasową. No, nie jest jakoś tam taka... Ona się odczepia, bo to jest guma, ale no się trzyma, tak? Czyli tutaj z tym nie było problemu. I dali tu jakieś zapasowe klocki, dwa. Nie wiem po co, ale zawsze coś. Zawsze się może coś takiego przydać. Tu mam tą wadliwą trawę i może jakoś ją na któryś stud się... Nie, tu jest... O! A patrzcie, na tym studzie się trzyma. Na tych innych nie chciała. O. Czyli mam dwie trawki. Czyli tak, no... Wygląda na to, że jednak mimo, że to jest nasza polska firma, tak? Nie jest oryginalnym Lego, to nie ulega wątpliwości. A co to jest? Aha, dobra, to są te gąsienice od Chaffiego. Na pewno to nie jest oryginalne Lego, tak? To jest oryginalne Lego polskie, tak można określić, ale to nie jest duńskie Lego, tak? Ma prawo mieć wady, chociaż chciałbym, żeby polska firma dorównywała klockom Lego, ale to jest raczej daleka jeszcze do tego droga. Jednak, jeżeli chodzi o sam fakt traktowania klienta, spodziewałem się, że zostanie coś olane. Już się bałem, że nawet tej armatki nie dostałem, bo ktoś się pomylił. Ale okazuje się, że nie. Okazuje się, że po prostu nie w ten woreczek spojrzałem. Okazuje się, że jednak zostałem potraktowany tak, jak na prawdziwego klienta przystało i tak, jak powinienem być potraktowany. Nie zostało nic olane, nawet taka pierdoła jak ta trawa, bo napisałem do nich, do reklamacji, do działu reklamacji, że nie mam pewności co do tej trawy, bo być może tak powinno być, że ona tam się powinna ledwo trzymać, bo tak może i jest. Ale nie, jednak okazało się, że uwzględnili nawet taką pierdółkę. Dla mnie to nie było jakieś tam... Słuchajcie, dla mnie taka trawa nie jest bardzo znacząca, tak? Dla mnie to jest pierdoła. Dla mnie na przykład najważniejsze jest to, żeby czołg wyglądał dobrze, niż tam jakaś trawa, tak? Ale powiem wam szczerze tak. Jeżeli Kobi potrafi taką pierdołę załatwić, że... Tutaj, nie wiem, trawka jakaś zwykła taka, no to jest ozdoba, tak? To jest element dodatkowy, który no na zestawie, no w sumie on jest tam gdzieś z boku pokazany, on tam w sumie nawet moim zdaniem nie jest jakiś tam specjalnie ważny element, ale potraktowali to tak jak inne elementy, których mi brakowało. Akurat tego nie ma, bo to jest nowy element, znaczy to jest nowy zestaw, także to nie odkryłem. Na szczęście w tym zestawie nie ma żadnych błędów, mimo że są te na przykład małe gąsienice, które są często wadliwe, bo one się potrafią zrywać. W tym zestawie jakieś mi się cholernie dobre trafiły, bo ciężko to jest w ogóle odczepić od siebie. Miałem tam jedną tą za dużo i musiałem to odczepić, to potem nawet nie chciało mi się jak. Nie miałem jak, bo to bym chyba połamał, gdybym to na siłę próbował, a nie chcę nic uszkodzić, więc musiałem to delikatnie jakoś podważać tam pilniczkiem. No ale no... Jakość tych gąsienic nie jest najgorsza, tylko że no, są takie, które się nie chcą zerwać, a są takie, które się zrywają, cholera. Kobi musi nad tymi gąsienicami w ogóle popracować. To nie ulega wątpliwości, bo
jak robi się, to chyba nawet Kobikowski mówił, jak robi się jakieś zakręty, coś tam się nimi szura, jeździ po dywanie, to mogą się zerwać, to prawda, bo sam testowałem takie rzeczy i lubię testować tego typu rzeczy, bo to jest nasza firma polska i no jednak musimy od nich wymagać, jeżeli chcą, powiedzmy, dorównać tej duńskiej firmie Lego, czego oczywiście Kobi życzę. Ale sam fakt, że traktują klienta lepiej. Co to oznacza? Kupiłem kiedyś zestaw ze Star Warsów jakiś, już nawet nie pamiętam jaki to był, z Lego i też tam był klocek bardzo... Coś musiało się im w formie spieprzyć, bo cały klocek był do niczego. W ogóle nie zczepiał się z niczym. On był w ogóle trochę tam rozjechany. I zgłosiłem to do Lego, oczywiście na reklamację czekałem trochę długo. W sumie tutaj z Kobi też tak jakoś koło tygodnia czekałem i powiem wam szczerze, że tam dostałem tylko ten klocek. Tylko ten klocek i nic więcej. A tu jeszcze jakichś elementów więcej zapasowych, no to te trawki dostałem dwie. No. Myślę, że wynikało to z tego, że te gumowe mają tendencję do odczepiania się, dlatego dali też tą plastikową. To jest guma, a to jest plastik. No i, ale to też w różnych odcieniach widzę, ale to nie ma znaczenia dla mnie akurat. Ja nie jestem taki aż wymagający. Cieszy mnie też fakt, że dostałem jakieś tutaj pierdółki, jakieś klocki. Zawsze takie rzeczy się przydadzą, ale przy reklamacji dla mnie nie ma znaczenia, że tam napakują jakichś dodatkowych elementów. Dla mnie najważniejszą satysfakcją jest to, że dostałem te klocki, które faktycznie miały luzy. A cała reszta to jest takie tylko po to, żeby no... Tak jak na przykład, składamy reklamację, jesteśmy wkurzeni, bo na przykład nam coś nie pasi, bo przykładowo mamy luzy, tak? Albo klocek jest połamany, bo nam się złamał, bo coś tam się stało i mamy taką sytuację, że jesteśmy wkurzeni źli, to oni nam napakują takich pierdół, no niby to jest pierdoła, tak? Jakiś tam klocek jeden, drugi, trzeci, ale to potem się okazuje, że to zawsze gdzieś tam się nam przyda i zawsze mamy ten takie miłe wspomnienie, że potraktowali nas bardzo fajnie, że nie tylko dali te elementy, ale też zapasowe. Myślę, że to jest taka polityka Kobi, że wiedzą, że mają jakieś błędy, ale klienta właśnie tym chcą przyciągnąć, że jeżeli nawet coś już jest spieprzone, to oni umieją to bardzo sprawnie, znaczy, że przyznają się do tego, ale też potrafią no, zadośćuczynnie coś tam dorzucić, jakąś pierdołę, tak? Fakt faktem, że to nie jest przyjemny proces, bo sam się denerwowałem tydzień czasu, już chciałem do nich dzisiaj nawet pisać, żeby co się stało, że niby zostało to wysłane, niby to zostało zgłoszone, ale nie dostałem elementów jeszcze do tej pory. A tu proszę bardzo, paczka przyszła z klockami i za chwilkę okazuje się, że przyszedł listonosz, jeszcze oddzielnie mi tą kopertę przyniósł. Spodziewałem się lipy, spodziewałem się, że mogą ominąć chociażby tą lufkę, bo ta lufka faktycznie nie wiedzieli w ogóle co za element, bo ja zdałem takie dosyć niewyraźne zdjęcia, wynika to z tego, że nie mam aparatu, ale dział Kobi, widzę, potraktował to tak dosyć dokładnie, przyjrzał się tym elementom wszystkim i się przeraziłem. Znaczy tak, ogólnie jedna rzecz mnie zastanawia, ale myślę, że to wynika ze słabej jakości zdjęcia, słuchajcie. Bo jak tutaj mamy ten klocek, co wam pokazywałem, co on łączy tak samo te ściany, tylko że on jest bez tej górnej warstwy, to oni dali tą z górną warstwą ten klocek. Co nie? A powinien być o taki. Co nie, że tu jest takie coś, bez tej górnej części. Oj, bez tej górnej części. To powinno być w takim kształcie. No ale już nie będę tego czepiał, bo tam... W sumie ja bym się dopatrzył, że to jest ten inny klocek. Myślę, że to jest też trochę wada tego, że to jest do słabej jakości zdjęcie, ale i tak mój problem został rozwiązany, dlatego też jak zgłaszamy coś do działu Kobi, to na przyszłość jak będę nawet coś zgłaszał, oby nie, tu jeszcze mam, ten zestaw jest złożony prawie, ale mam jeszcze 3 zestawy tutaj do złożenia, mam jeszcze inne tam zestawy do złożenia, jeszcze i mam nadzieję, że nic mi się takiego nie przytrafi, co będzie miało luzy. No, w każdym razie nigdy mi się nie zdarzyło tak, że brakowało mi czegoś. A nie, kiedyś w tych starszych zestawach, pamiętam, że w tych Rzymianie i Barbarzyńcy to tam brakowało mi często części, jakichś tam drobnych.
Raz nawet chyba figurki jednej brakowało, ale tutaj to akurat było w lokalnym sklepie kupowane. Teraz kupuję bardziej masowo te rzeczy i bardziej przez sklep, bo się bardziej opłaca, tak? Nie mam wysyłki, bo kupuję z reguły powyżej 100 zł te zestawy. Dlatego wysyłka jest gratis. Ogólnie podsumowując, jestem zadowolony. Potraktowany zostałem tak, jak powinienem być potraktowany, czyli mam wszystkie części, które potrzebowałem. No jakąś tam figurkę, a nie, to moja. Figurkę dorzucili. Akurat ja z tych białych no w sumie nie korzystam, bo to jest do makiety mojej, ale zawsze gdzieś to tam na półce sobie stoi. No wiadomo, że to jest rzecz zawsze taka no miła, tak? Gdzieś to można sobie postawić z boku, nawet sobie stoi przy skrzynkach czy gdzieś. W białym mundurze, ale fakt faktem, chodzi o sam gest, tak? Chodzi o gest, że zawsze coś tam wrzucą takiego na to właśnie ten czas oczekiwania. To jest bardzo miłe i to jest właśnie, to tylko wynika z tego, że polska firma potrafi naprawdę fajnie załatwiać sprawy z działem reklamacji związane. Wiedzą, że mają wady i potrafią się do nich przyznać, potrafią bardzo fajnie klienta do siebie z powrotem przekonać. Akurat troszeczkę powątpiewałem w to, co mówił Kobikowski, że jeżeli to oczywiście oglądasz, że właśnie ten dział aż tak fajnie działa, bo wiadomo, Kobikowski jest troszeczkę już znany i tam może, tam wiadomo, wiedzieli, że może się zdarzyć tak, że Kobikowski zrobi jakiś filmik odnośnie tego. Nie wiem, bo wiadomo, jak te duże firmy z reguły działają, jeżeli wiedzą, że ktoś regularnie nagrywa filmiki, to starają się tak troszeczkę bardziej czasami się popisać, ale okazuje się, że nie, bo mnie w ogóle firma Kobi nie zna, całe szczęście, i dzięki temu mogę Wam pokazać stan faktyczny, jak traktują klienta. No, tutaj mam jedną taką zastrzeżenie, także to jest, ale to mówię, to może być też wina mojego zdjęcia. Link podrzucę Wam w opisie, sami w komentarzu możecie się wtedy wypowiedzieć, czy faktycznie ten element, który ja im wysłałem na zdjęciu, jest podobny do tego, czy może i nie. W każdym bądź razie to już zostawiam dla Was do wypowiedzi w komentarzach. W każdym bądź razie mój problem i tak został rozwiązany, na szczęście. Talówka świetnie pasuje do tego elementu, który był załączony oryginalnie w zestawie, na szczęście, bo bym musiał znowu reklamować, że jednak brakuje mi tego klocka zwykłego, który tam jednak jest luźny, ale nie, jest wszystko ok, całe szczęście. Także podsumowując, dział Kobi jest bardzo dobrze zorganizowany, dobrze traktują klienta i oby w przyszłości było jak najmniej reklamacji, bo mówię, ogólnie jakość zestawów poprawiła się z biegiem lat, kiedy patenty LEGO już wygasły. LEGO już praktycznie no tam miało te prawa autorskie do klocków, teraz już to się powoli wypala i chyba nawet wypaliło, dlatego Kobi może ruszyć z pełną parą i no, że tak powiem, dopiec troszeczkę duńskiej firmie jakością chociażby swoich zestawów, co oczywiście widać, tak? Widzimy to w tych nowych zestawach, że faktycznie tak jest. Dlatego właśnie uważam, że nie powinno się skreślać też polskiej firmy, dlatego że albo LEGO jest oryginalniejsze, LEGO jest pierwsze, LEGO jest super, naj. Jeżeli mam być szczery, ja od dziecka zbieram i LEGO, i Kobi. Nie widzę naprawdę większej różnicy między zwykłymi klockami, bo oczywiście między figurkami jest różnica i to widać, że na przykład teraz Kobi wprowadziło swoje figurki i są o niebo lepsze figurki niż LEGO moim zdaniem obecnie, bo wyglądają bardziej jak człowiek, bardziej pasują do... bardziej wyglądają lepiej, tak? Moim zdaniem. Fakt faktem, że rączki potrafią pękać. Mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby coś pękło z rączek z tych nowych figurek, ale słyszałem od ludzi, że pękają. Ogólnie to same klocki, jakość samych klocków jest dobra.
Jeżeli są to zwykłe klocki, tak, to takie duże. A jeżeli te małe, to zależy od sztuki, bo to jest sztuka, tak? Wiadomo, że to jest cały paler tych małych klocków. I te klocki faktycznie mają różnicę jakościową, ale te większe elementy naprawdę, uwierzcie mi, świetnie pasują z Lego, świetnie się z nimi szczepiają. Jakością też nie odbiegają, bo nawet, powiem wam ciekawiej, zrobiłem ostatnio eksperyment, bo kiedyś był na internecie jakiś tam eksperyment odnośnie mycia klocków i tam ktoś tam gotował nawet w czajniku klocki. Zrobiłem podobny eksperyment i powiem wam szczerze, że Kobi wytrzymało większą temperaturę w wodzie. Uwierzcie mi, Kobi wytrzymuje większą temperaturę w wodzie. Bez wypaczenia czegokolwiek. Co też świadczy o tym, że plastik jest no chyba nawet lepszej jakości niż w przypadku Lego, albo jest po prostu inny rodzaj plastiku i jest bardziej wytrzymały, odporniejszy na te temperatury. Nie wiem, naprawdę nie wiem, ale Kobi wytrzymuje większe temperatury. Także to też jest chyba zaletą, bo nie wiem, nie znam się zbytnio na tym, ale myślę, że to jest zaleta tych klocków, bo często kupujemy używane klocki i wtedy trzeba je myć, a Kobi akurat się no, nie niszczą przy myciu w wysokiej temperaturze. Zatem ja już się z wami będę żegnał, bo się rozgadałem. Filmik miał trwać jakieś 15 minut, trwa 25 minut i 45 sekund, zatem jest już i tak za długi. Mam nadzieję, że w przyszłości nie będę miał więcej problemów, a dział reklamacji Kobi jest jak najbardziej w porządku. Mówił Haxo TV i do zobaczenia. Cześć. Na razie.